Po fatalnym początku roku, kiedy styczeń zapisał się bardzo niekorzystnie dla większości inwestorów giełdowych na świecie, luty przynosi pewną stabilizację, a w minionym tygodniu nawet odbicie, które kulminowało przynajmniej na naszym rynku w środę. Przy bardzo wysokich obrotach rynek kapitałowy wzrósł o ponad 3%. To nieczęsto spotykana sesja, gdy drżały wszystkie spółki, przede wszystkim oczywiście banki, ale nie tylko, ponieważ banki są kluczowe dla naszego parkietu. To oznaczało, że poprawił się klimat wokół naszego rynku. Inwestorzy zagraniczni z powrotem zawitali na naszym parkiecie. No oczywiście pytanie, jak to długo potrwa. Na chwilę obecną obserwujemy tutaj stłumienie tych pozytywnych nastrojów, oczekiwają na dalszy ruch. Nadzieja jest taka, że te wzrosty będą kontynuowane po tym, gdy na początku marca odezwą się najważniejsze banki centralne, czyli Fed, a potem Europejski Bank Centralny. Oczywiście czekamy na to, co zrobi Mario Draghi, który obiecał w styczniu, że może podjąć dodatkowe działania luzujące w marcu. Pytanie jednak brzmi tak, to co zresztą wczoraj już prezes Szwajcarskiego Banku Centralnego zasugerował, czy dalsze obniżanie stopy w obszary ujemne będzie zasadne, czy nie lepiej zaimplikować nieco inne metody. W przypadku Europejskiego Banku Centralnego oznaczałoby to poszerzenie programu skupu aktywów, a niekoniecznie obniżenie stóp procentowych w dalsze obszary ujemne. Dlaczego? Ponieważ jest to bardzo niekorzystne dla banków, a jeżeli, jak sobie przypomnimy, to banki najsilniej taniały w styczniu. Więc tutaj czekamy na ruch ze strony banków centralnych i mamy nadzieję, że on nie zaszkodzi bankom, tak jak to wcześniejsze ich działania zapewne po części przysłużyły się do problemów, które obserwowaliśmy na początku roku.